wszystko to zależy, z jakim problemem się pacjent do nas zgłasza i w czasie badania, w czasie zrobienia pierwszego zdjęcia, zrobienia tomografii komputerowej, mniej więcej już mamy pogląd, jak to wszystko wygląda i co możemy zaproponować. Na przykładzie własnego gabinetu mogę powiedzieć, że ja używam trzech rodzajów implantów. Implanty najcieńsze, ale też bez przesady, które mają na przykład 3 mm długości, ale bardzo agresywny gwint. Używam je wtedy, kiedy jest wyrostek cienki, będę musiał go w jakiś sposób, wyrostek, czyli ta kość. Jeżeli jest cienki wyrostek, w miarę wysoki, czyli ten implant przez to, że jest cieńszy, no nie powinien być też za krótki. Jestem w stanie w tym momencie ten wyrostek poddać pewnej procedurze jakby rozprężenia, rozszerzenia lub rozdzielenia nawet i wtedy no, używamy jak najcieńszych implantów po to, żeby nie doprowadzić do sytuacji zaników kostnych. Wszędzie, gdzie jest w miarę dobra kość, mamy gamę implantów tradycyjnych mniej więcej od szerokości 3,5 mm aż do 4-4,5 mm. W sytuacjach, kiedy mam natychmiastową implantację i bardzo dużo z tego robię i z tego prowadzę wykłady, tego uczę w czasie kurikulum implantologicznym, gdzie kształcę innych lekarzy implantologów, początkujących bądź nawet zaawansowanych, ale nie znających tej techniki, używam implantu, który na pewno będzie miał grubość około między 3,5 a 4 mm, ale będzie bardzo agresywny gwint miał, żeby natychmiastową stabilizację uzyskać, bo wkręcam go nie w częściowo w kość, a część w puste miejsce, jakie jest po usunięciu zęba. A szczególnie problem jest wtedy, kiedy jest odcinek estetyczny, czyli przypuśćmy tutaj front mniej więcej od kła do kła. Trzecim rodzajem implantów są implanty krótkie, ale bardzo szerokie. Jeżeli mamy możliwość niepodnoszenia zatoki szczękowej lub jesteśmy na dole, tam krytycznym miejscem jest kanał nerwu zębodołowego dolnego, który jest odpowiedzialny za czuciowe unerwienie tej części bródki i dolnych zębów. Ale szerokość na to pozwala, staram się użyć w miarę szerokiego implantu, ale krótkiego. W tym momencie, jak wspominałem swego czasu o implantach, które mają bardzo szerokie talerzowe gwinty, taki implant krótki będzie się świetnie sprawdzał, bo uzyska stabilizację.